poziomach powinniśmy być zharmonizowani. Już o tym bardzo dawno się mówiło, że nie tylko przecież człowiek jest fizycznym stworzeniem, ale on ma przecież duchowość, tak? Ma umysł, czyli tak zwany cud, tak? Ciało, umysł, dusza. Ale on ma jeszcze więcej tych warstw. Tam jest ciało eteryczne, ciało mentalne, ciało astralne, ciało kauzalne, ciało emocjonalne. No wiecie, to są naprawdę, to wszystko musi grać ze sobą, to musi wszystko być w harmonii. Jeśli jakiś tam poziom jest już w dysharmonii, no to wszystko inne się rozwala. Tak jak kręgosłup, słuchaj, macie przestawiony jak jeden krąg, no to od razu się wszystko rozpada. Noga was boli, pomimo tego, że na przykład macie w kręgu tam przesunięcie, tak, tym lędźwiowym, bo to uciska i tak dalej. I to wszystko jakby ma wpływ, to nie jest tak, że tylko jedną część naprawimy już, nie? No ale wracając do tego kręgosłupa, no to chodzi o to, żeby właśnie nie leczyć człowieka, czy tam nie uzdrawiać człowieka na oko, tak, na nogę, na coś, tylko żeby ogólnie, holistycznie, tak? To jest teraz bardzo takie popularne słowa, aczkolwiek no dużo osób nadwyręża stosując to, bo tak naprawdę to nie ma nic z tym wspólnego, ponieważ okrajają to do ciała, czyli do fizyki i do umysłu, tak? Do psychiki człowieka, czyli to, co jest pod świadomości, czyli na tych dwóch poziomach, a gdzie jest astralny, a gdzie jest mentalny, a gdzie jest emocjonalny, a gdzie są jakieś inne te poziomy, gdzie na przykład właśnie w kauzalnym mieszczą się wszystkie kody naszych przodków, naszych poprzednich wcieleń, po prostu tego, czym byliśmy wcześniej i co niesiemy ze sobą, tych informacji, tych kodów. No powiem wam, teraz to wszystko idzie tak do przodu i mam nawet osoby, które chodziły do psychologa. No jednemu pomoże, drugiemu nie, no to wiadomo, że jeden człowiek nie pomoże wszystkim, no każdy ma jakieś tam swoje wymagania. Często bywa tak, że właśnie na takie terapie trzeba chodzić, no latami nawet ludzie chodzą. Tutaj terapie na poziomie właśnie tych wszystkich elementów, to wszystko się dzieje za jednym razem. Co prawda trzeba te terapie powtarzać, no najlepiej jak ktoś przychodzi z jakimiś intencjami. Są one tak bardzo związane często z poprzednimi wcieleniami, z poprzednimi wyżyciami, bo to się niesie te informacje. No, to trzeba to parę razy przerobić, to się nie da tak za jednym razem, ale to i tak się poprawia za jednym razem, to i tak się coś zmienia, cała linia rodowa się zmienia. Wystarczy, że człowiek zrobi dla siebie terapię, matka zrobi, gdzie jest w domu, po prostu zła sytuacja. Przyjdzie jedna osoba i momentalnie po całej linii od strony męskiej i żeńskiej wszystko zmienia. No tylko to trzeba czasu, oczywiście trzeba cierpliwości, trzeba też pracy w domu porej do wykonania zrobić. Znaczy wykonać po prostu pracę w domu, o której ja mówię. No często ludzie po prostu myślą, że przyjdą, dostaną jakieś tam receptę i to wszystko i tyle, tak. Wiadomo, że im ktoś jest na najwyższym poziomie świadomości, tym łatwiej mu to przyjdzie. Im ktoś jest bardziej otwarty, tym szybciej mu to przyjdzie, tym łatwiej to zrozumie. No mam takich ludzi, naprawdę, to jest niesamowite. Jak mi dziękują, jak później do mnie mówią, dzwonią, że Boże, co Pani zrobiła? Ja jestem tylko narzędziem do tego, żeby Wam pokazać pewne rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. My tak naprawdę żyjemy tutaj w takiej rzeczywistości materialnej, ale jak ktoś już siedzi tak głęboko w tych energiach, to widzi te inne przestrzenie. Jest to normalne, jest to nas otacza. To nie jest jakieś wymyślone, po prostu to jest. I nie wiem, czy wy byście chcieli na przykład o tym słuchać dalej, no bo jako moi widzowie już wiecie o pewnych rzeczach. Ja skupiałam się na początku na temat chorób fizycznych, ale tak naprawdę to wszystko często pochodzi z innych warstw. Te organy to jest coś więcej, to jest coś bardziej, to jest coś głębiej. Dlaczego? Skąd? Może ktoś z poprzednich pokoleń, może my wcześniej niesiemy te informacje, może nam się coś kiedyś stało w poprzednich wcieleniach, może no, trzeba dociec tego, tak? Trzeba znać te kody. Dlaczego na przykład, tak? Nie może ktoś zarabiać pieniędzy swobodnie, nie może ktoś być szczęśliwy, nie może ktoś na przykład być osobą, która potrafi mówić swoje zdanie, tylko cały czas myśli o tym, co kto o niej powie, co kto o niej pomyśli. Jest uzależniona od tego, co inni od zewnętrznego świata, bo inaczej po prostu jest sparaliżowana. No, to dużo jest takich sytuacji. Radzimy sobie z takimi rzeczami. Naprawdę, to się da z tym poradzić.
da się zmienić mentalność, da się zmienić myślenie. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, myśleniem kreujemy swoją rzeczywistość. Nie wypowiadajcie słów negatywnych, uważajcie na to. Tak jak było napisane, to słowo później ciałem się stało, czyli my najpierw myślimy, później to słowo wypowiadamy i to już jest jakby w rzeczywistości, my to stworzyliśmy. Nie możemy bezwiednie tych słów rzucać na wiatr, zwłaszcza negatywnych, bo w tym momencie też krzywdzimy nie tylko siebie, ale też wszystkich dookoła. Także zastanówcie się nad tym, naprawdę ja uważam, że warto podejmować takie decyzje, że warto czerpać z pozytywnych źródeł energii, że warto przede wszystkim te pokłady energetyczne w sobie odkryć i z tym pracować. Tutaj na tej płaszczyźnie mamy ogromne, ogromne pokłady. Jeśli będziemy wiedzieć, w jaki sposób tym pokierować, to będziemy naprawdę mogli góry przenosić. I ja to wiem, ja w to wierzę. Ja po prostu jestem tak naprawdę pozytywnie do tego wszystkiego nastawiona, jak ja widzę swoją ścieżkę, swoją drogę, jaką osobą kiedyś byłam, jaką jestem teraz. Jak potrafię pomagać innym, to jest naprawdę, powiem wam, wow! No coś niesamowitego. Jak będziecie mieli jakieś pytania, nie wiem, czy wam się spodoba taki reportaż, nie wiem, no tutaj nie pokazuję siebie, bo siedzę do słońca, wolę, żebyście patrzyli na piękne morze, nad którym teraz ja jestem i jest mi przyjemnie, jest mi miło, czuję harmonię z ziemią, z wodą, z powietrzem, ze słońcem, z ogniem, tak? Wszystko jest w harmonii ze sobą. Dlatego chcę się z wami tym podzielić. No, jeśli właśnie macie jakieś pytania, to piszcie do mnie na maila, czy tam pod filmem, no jakkolwiek. Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!